Mieszkam na Ursynowie już ponad 30 lat, a jest to moim zdaniem dzisiaj jedna z najlepszych części do mieszkania w Warszawie, bo tak, jest dobrze skomunikowana. Metro, coś wspaniałego. Jest odpowiednio gęsta sieć sklepów, knajpek, różnego rodzaju usług, które są potrzebne do codziennego życia. I jest coś, co ma taki specyficzny wymiar wyłącznie ursynowski, chociaż zbliżony trochę do wymiaru żoliborskiego, gdzie mieszkają ludzie generalnie dobrze wykształceni, sympatyczni i życzliwi wobec siebie. Na pewno jednym z największych atutów Ursynowa jest to, że jest to dzielnica zielona. To jest bardzo fajne i to jest bardzo potrzebne z różnych względów. Po pierwsze, człowiek dobrze się czuje, kiedy jest otoczony zielenią. Po drugie, samochodów jest sporo, powietrze nie jest najlepszej jakości, więc każde dodatkowe drzewo to jest poprawa powietrza, którym oddychamy. I rzeczywiście, zieleń i tereny rekreacyjne były na Ursynowie od samego początku priorytetem. Ursynów jest zbudowany na nadziei, że można jednocześnie być w mieście i być w terenach zielonych. Ten sam budynek z jednej strony jest pierzeją do ulicy Miasteczka, a z drugiej strony jest pierzeją do współżycia w parku, w ogrodzie, może w lesie nawet. Jest to pokazanie, że idea zespołów mieszkalnych wydzielonych, wygrodzonych może być w porządku, pod warunkiem, że jednocześnie te budynki tworzą tą przestrzeń miejską. Mieszkamy u siebie, w zgodzie z naturą, a wychodzimy z domu na pełną życia uliczkę. Ursynów to taki dynamiczny tygiel, którym cały czas coś buzuje i które się zmienia. Ursynów 2016 to miejsce, w którym można spędzić 24 godziny na dobę, nie nudząc się. Oczywiście nie mamy filharmonii, nie mamy Teatru Narodowego, bo to są już takie funkcje, powiedzmy, zastrzeżone do centralnych części każdego miasta. Natomiast poza tą kulturą wysoką, tak naprawdę jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu spędzić tydzień, mając cały czas wypełnione aktywnościami. Ursynów to dzielnica, w której kultura odgrywa bardzo istotną rolę. Dzieje się tak dlatego, że mieszka tu wiele twórców, wielu artystów, malarzy, grafików, muzyków i to oni tworzą specyficzną atmosferę naszej dzielnicy od początku jej istnienia. Ale także dlatego, że nasi mieszkańcy są bardzo aktywnymi uczestnikami kultury. Wiemy to z badań opinii publicznej, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku. Wyszło z nich, że ponad 80% mieszkańców Ursynowa korzysta z usług kulturalnych. W związku z tym staramy się, aby oferta kulturalna, którą przygotowuje Urząd Dzielnicy, była jak najbardziej zdywersyfikowana, tak aby każdy mieszkaniec Ursynowa mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Ursynów dzisiejszy to jest bardzo fajne miejsce do zamieszkania, ale nie tylko dlatego, że mamy tutaj metro, obwodnicę i wszystko to, o czym ludzie opowiadają, jeszcze Las Kabacki. Ale fajne jest przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy mieszkają tutaj. To jest jedyna dzielnica w Warszawie, gdzie ludzie by potrafili się skrzyknąć i stworzyć ogromne obywatelskie archiwum dokumentujące historię ich otoczenia. Ta dzielnica różni się totalnie od reszty miasta. Ursynowianie są bardzo lokalni. Z jednej strony zamknięci, ale z drugiej strony bardzo chce im się działać. A czy są jakieś minusy, istotne braki odczuwane przez mieszkańców i władze Ursynowa? Czego zabrakło i co nadal doskwiera, jeśli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie na Ursynowie, to zabrakło wypełnienia wizji profesora Budzyńskiego. Nadal są tereny, skwery, które były przewidziane pod budowę czy to domów kultury, czy to żłobków, czy to szkół podstawowych, które do teraz nie zostały wybudowane. Nie ma cały czas dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej Ursynów, nie ma dobrego połączenia na przykład pomiędzy Ursynowem i Wilanowem. Mieszkańcy na to czekają od lat. Infrastruktura zdrowotna też pozostawia sporo do życzenia, ponieważ cały czas Ursynów czeka na ten słynny szpital południowy, który przez wielu polityków obiecywany był. Jest szansa, że niebawem powstanie, ale dopóki nie zostanie wbita pierwsza łopata, to też nie uwierzy. Na Ursynowie dzieją się rzeczy bardzo niedobre. Inwestorzy za akceptacją miasta zabudowują tereny zielone. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że wartość zamieszkiwania na Ursynowie bierze się z tego, że jest sporo terenów zielonych. Jeżeli w te tereny zielone wprowadza się samochody i wprowadza się przede wszystkim ogromną masę ludzi, to po prostu niszczy całą
charakter i cały nastrój Ursynowa.